Witajcie moi kochani, ja jestem Krynio, a to jest kolejny odcinek, na który was bardzo serdecznie zapraszam, z serii Amerykańska Legenda. I tak moi drodzy, dla tych, którzy oglądali pierwszy odcinek, to nie muszę przypominać, kończymy misję u sąsiada, mamy tutaj jeszcze mnóstwo osa do skoszenia. Więc ja sobie tutaj już odpalam maszynę, a dla tych, którzy nie oglądali, bardzo chętnie zapraszam do pierwszego odcinka. Jak również do śledzenia pozostałych odcinków, które będą się pojawiały z tej serii. Jest to seria na dużej mapie amerykańskiej, także będziemy tutaj, mam nadzieję, nieźle się bawić. A ja już tutaj zaczynam, bo chciałbym naprawdę w tym odcinku skończyć to pole. A te odcinki dla tych, którzy nie śledzili pierwszego odcinka, więc powtórzę, ponieważ nie ma możliwości na tą chwilę robienia live'ów, więc postanowiłem troszkę wydłużyć odcinki, żeby jakby więcej wam pokazać, ale też wydłużyć między innymi dlatego, że jednak to jest bardzo duża mapa z dużymi polami, jeżeli ktoś chce zobaczyć, tak to właśnie wygląda. Teraz jesteśmy na polu 25, kosimy owiec dla sąsiada i nie jest to wcale największe pole. Także moi kochani, jest co robić i tej roboty nam nie będzie brakowało. To sobie troszkę oddalę. Także mam nadzieję, że uda się to ogarnąć w tym odcinku. Dobra, wiecie co? Ja sobie tu tego klina tak trochę wytnę. Spróbuję to wyrównać, będzie mi łatwiej. A na pewno szybciej. O, tak sobie pojadę na przestrzał. Mam nadzieję, że uda się to tak wyciąć. Poodcinam tą końcówkę tutaj i myślę, że powinno to pójść. Akurat tutaj ten cypelek taki wytnę. Także kosimy owsa. Mamy go już, zawieźliśmy jeden transport. Myślę, że jeszcze troszkę tego będzie. Jeden transport, oczywiście ciągnik Case'a podkręcony do 260 koni. Trzy przyczepy, Metal TH DB22 i jedna TP20 tandemka. Wszystko po 29 tysięcy litrów, czy po 29 ton po mojemu. No widzicie, tu już mi się pracownik melduje, bo jeszcze zostało mu zboża z ostatniego. Już mi melduje, że zaraz będzie miał prawie pełny zbiornik. Ja też już tutaj mam nakoszone prawie 6 ton. Zbiorniki w obu kombajnach mają po 8600. litrów, czyli 8, po mojemu 8600 tony. No i tak moi kochani, będziemy to ogarniać, bo naprawdę chciałbym to skosić jak najszybciej. No, wartość tej misji dla tych, którzy nie widzieli, już wam pokazuję, to jest 80 495 dolarów. Tyle mi zapłaci sąsiad za skoszenie tego pola. Ale na tą chwilę, no zanim ja to skoszę, trochę mi to jeszcze zajmie. I mam nadzieję też, że będzie sporo zboża. Dla mnie oczywiście. Dajcie mi tu, zasłaniają trochę te drzewa. Czyli w tym odcinku będziemy też kosić, wywozić ten owiec. Mam nadzieję, że to pole trochę uda się wyciąć dzisiaj. No, oczywiście chciałbym to skończyć dzisiaj, a w następnym odcinku ewentualnie wziąć się za nawożenie i tak na zmianę. Nawożenie może z koszeniem, żeby też nie było samych odcinków z koszenia, bo chciałbym trochę misji wykonać. A mam jeszcze swoje dwa pola, których nawet nie zacząłem kosić, ale tylko dlatego, moi drodzy, bo jak ktoś ogląda mój pierwszy odcinek,
to wie, że wziąłem 300 tysięcy kredytu po to, żeby zakupić przyczepy, zmodyfikować ciągnik, no i oczywiście zakupić ten kombajn. No i chciałbym jakby ten kombajn odrobić. Samo misje z opryskiwania też są dość intratne, więc myślę, że też będę musiał wykonać kilka misji starym opryskiwaczem, który mam obecnie, żeby zarobić na nowy, większy opryskiwacz. Tam potrzebuje 100 parę tysięcy, czyli też trzeba będzie wykonać trochę misji. Oczywiście w międzyczasie na pewno coś się będą pojawiać, nowe nabytki, bo to myślę, że będzie trzeba kupić zbiornik do przewożenia oprysku, bo znaczy oprysku, płynnego nawozu, jak i później do przewożenia środka chwastobójczego, no bo jak sami widzicie, no te pola są dość spore, więc będzie tego szło dość też dużo. Już sobie wykombinowałem wóz przeładowczy, żeby dostarczać nasiona. Mam nadzieję, że się dobrze spisze i będzie go można zapiąć do pick-upa na przykład, że pick-up go pociągnie. Tylko mam jeden taki większy, 28 tysięcy litrów. To myślę, że już on będzie bardziej do ciągnika przypinany. Czekajcie, ja sobie tu obrócę. Bo nie lubię jeździć po zbożu, no ale tam jak mam pracownika, to nie mam wyjścia. Dobra, zgaszę kombajn. Ten już stoi, czeka. Tu jest Kejsior. Odpalamy, jak widzicie, na bliźniakach, bo to amerykańska mapka, amerykańska seria, więc całkiem po amerykańsku wielki traktor. Chociaż mówię, to jest jeden, to jest chyba najmniejszy ze średnich, ale daje radę, nie mogę powiedzieć, z trzema przyczepami zasypanymi do fulla praktycznie fajnie sobie radzi. Tu już mamy wsypany jeden zbiornik, już mamy następne dwa, także myślę, że chwila, moment, będzie kolejny zestaw. Bo w tym odcinku przykładamy się w pełnej jakby parze do koszenia. Bo w poprzednim to tak z pół godziny zajęło mi zakup maszyn, pokazanie mapy, wszystkiego i dojechanie na pole, jak nie lepiej. Także w tym odcinku mam nadzieję, że te pół godziny przeznaczę na koszenie, to może uda mi się skończyć to pole. Jak sami wiecie, no tego koszenia będzie dość sporo, więc myślę, że w następnym odcinku pojawi się nawożenie. By troszkę urozmaicić. A misje z nawożenia też są dość fajnie płatne. No na razie na początek pojawiła się dobra cena za właśnie misję skoszenia, więc podjąłem się skoszenia tego owsa. Teraz jadę, tu jest fętna. Jeszcze dopóki nie wrócę tu na ten kawałek, tylko będę się z tym klinem tu bawił, no to trochę, chyba żebym zrobił tak. Tylko ile tu już na tandemkę, niewiele mi wejdzie. A później celować z przyczepą. Bo mógłbym tu zostawić... Nie, no dobra, będę przejeżdżał. Bo de facto mógłbym podciągnąć drugi zestaw, ale nie chcę kupować znowu przyczep. Bo to się mija z celem. Bo to trzeba będzie na dwa traktory wtedy jeździć. Może później, jak już będzie większe gospodarstwo, będzie dwóch pracowników przynajmniej jeździć, no to wtedy będę myślał coś o dwóch zestawach, ale na teraz to... Po prostu będę jeździł tym jednym. No i dobra, rurę zamykamy, składamy, tak. Już mamy pewnie prawie całą przyczepę. Zobaczymy, ile tu się uda jeszcze skosić.
Myślę, że szybko będzie kolejny zestaw, skoro już trzy zbiorniki. To jest prawie przyczepa. I to jeszcze 6-7 zbiorników, to myślę, że szybko to pójdzie. Bo jednak to koszenie też w miarę idzie. No niby mają 7,6 metra. Także uważam, że to są kombajny, bo Massey Ferguson, dla tych, co nie oglądali, był na starcie. Fenda dokupiłem. Taki sam praktycznie jest jak Massey Ferguson, ten sam zbiornik, ten sam rozstaw headeru. Czyli 7,6, 8,600 zbiornik. Także zasuwamy tutaj takimi samymi dwoma kombajnami. To jednym pracownik, drugim ja próbuję tutaj coś powalczyć, żeby to szybciej poszło. Mam nadzieję, że uda się to w miarę ogarnąć. Jak widzicie, tyle roboty już włożone, a jeszcze zostało sporo, sporo do skoszenia. Ale jak tu wytnę te kliny, to mam nadzieję, że już tam będzie, że tak powiem, z górki. Tylko muszę pilnować bacznie pracownika, żeby on mi nie stał i nie marnował czasu. No ale tutaj jeszcze wysypię trochę na fendzie, na tym klinie, bo tu też będzie kilka zbiorników, myślę, że może taka przyczepa. No a później mówię, myślę, że teraz zrobię to pole, może następny odcinek będzie jakieś nawożenie i w kolejnym odcinku mam nadzieję, że uda mi się chociaż jedno z moich pól skosić. Czekajcie, nic nie widzę, dobra. Miał trochę swojej, ale tutaj mówię, cały czas próbuję odrobić tą kasę, co wydałem na kombajn. Także mam nadzieję, że uda się to zarobić na tych misjach, bo mówię, naprawdę są dość ciekawe. A chciałbym też, że tak powiem, spłacić kredyt pierwszy, który wziąłem i spróbować na tyle zarobić na misjach, żeby nie trzeba było więcej zaciągać kredytu i można było się bawić bez kredytu na pełnej parze. Także myślę, że się to uda przy takich wartościach misji, ale no, jak sami widzicie, to też jest dość czasochłonne. Zobaczymy, ile będzie skoszonych hektarów po zakończeniu tego pola. Szczerze mówiąc, no nic innego nie koszę, tylko to pole. Z czystej ciekawości. Dobra, kombajn niech jedzie, wejdę szybko w statystyki. Odległość litry, czas obrabiania. Nie ma zebrane hektary. Nic nie ma. Czyli to nie, sąsiadów się nie wliczają. To niedobrze. Może po skończeniu misji dopiero wskoczy. No poczekajcie, czas obrabiania 2 godziny, przejechana odległość 36, czas zbierania, ale nie ma tu nic, zużyte paliwo, zebrane hektary, nic tu nie ma. No dobra, trudno, może wejdzie po skończeniu misji. Z
że te hektary zostały zebrane, ciężko powiedzieć. No dobra, jedziemy tutaj na koniec pola. Znowu sąsiad kukurydznikiem po moim niebie lata. Idziemy, zaczniemy od tego klina i jedziemy tutaj po całości, bo tego tu jest trochę. Mam nadzieję, że jakoś w miarę uda się to poogarniać. Zaraz MF powinien mieć pełny zbiornik, że tam pracownik, mam nadzieję, na pełnej zasuwa. Praktycznie jeden przejazd to jest pełny zbiornik, no to dość sporo tam sypie. O, widzicie, już wyskoczyło 80% zbiornika. Także no, daje. Tutaj mam dopiero 50%, więc tak czy tak będę musiał pojechać do MF-a i odebrać to zboże. Kurde, ile tu tego jeszcze zostało. Masakra. Nie mam pojęcia, czy mi się uda w tym odcinku to dokończyć. Jest naprawdę mnóstwo roboty. Biłem ten pomat, ale 10 na godzinę niestety szybciej nie jedzie. Kombajn podczas koszenia. Więc też trochę to potrwa, no mówię, gdybym... Te kombajny akurat, bo Massey i Ferguson był tu, że tak powiem, w podstawie mapy. Fenda dobrałem, żeby były dwa takie same, no bo jednak będzie to szło dużo szybciej, choć jak sami widzicie, no... Czasowo schodzi skoszenie takiego pola, trzeba się na te 80 tysięcy nieźle napracować. Czyli po skończonym robocie u sąsiada trzeba będzie pojechać naprawić kombajny. No o umyciu ich to już nawet nie mówię, bo po prostu te headery to już są tak utytłane. Widzicie, już ma pełny zbiornik. Dobra. To mi też trochę czasu zajmuje, ale no niestety. Będzie jeszcze ta rozbieżność, że będziemy w różnych rejonach chwilowo. Czuję górkę. Bym mógł zostawić tą jedną przyczepę, tylko ja później z dwiema pod nią nie cofnę. A rozpinać, przepinać to mi się tego naprawdę nie chce, więc wolę przejechać całym zestawem. Bo pojadę, wysypię tamten i przyjadę tu bliżej, bo zaraz będę miał w tym kombajnie pełny zbiornik. Tylko gdzie on jest? Mam nadzieję, że nie jest jakoś daleko. O, w połowie powiedzmy. Tu już ma coraz krótsze te odcinki, więc będzie mu to szybciej trochę szło. No ale jednak sami widzicie, ile tu jest skoszone, a ile jeszcze trzeba skosić. No tutaj te wszystkie poprzeczniaki to macie 2, 4, 6, 8, 10, 12, teraz 13 przejazd jedzie. To zrobił pracownik, całą resztę wyciąłem ja. I dalej nie ma, niespecjalnie to pole się zmniejszyło. Więc tutaj naprawdę 2-3 kombajny duże będą miały co robić. Bo to te nie są duże, a naprawdę już się uginają pod ciężarem roboty. Ale to przynajmniej wiem, że satysfakcja z zarobionej kasy. Dobra, pierwsza przyczepa. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, patrzcie, o to te kaczki tutaj tak kwaczą.
żniwa owsa na pełnej. Dobra, trochę posypał na drugą przyczepę też, ale już mamy nasypane. Jedziemy. No, ma problem się rozpędzić. Lekką górkę poczuł po polu, ale daje radę. Zaraz będziemy mieli pełne 43 km na godzinę, także na pewno będzie trzeba kupić traktor, który będzie ciut szybciej jeździł. No, docelowo będziemy myśleć o ciężarówkach, ale to dopiero zaczynamy. To jest, moi drodzy, drugi odcinek, więc przygoda się zaczyna. Więc tutaj jeszcze będzie co robić. Dobra, na razie, albo dobra, podjadę tam, bo i tak, gdzie bym nie był, to ja sobie to wysypię. Będę miał trochę bliżej. Dobra, gasimy. Szybko do fenda. Pyk. I ruszamy. No, widać tylko znikające zboże, jak się pracownik zbliża. No ale nie zmienia to faktu, że tu jeszcze jeden taki kombajn mógłby jeździć. No kto wie, może się pokuszę, ale to najpierw muszę trochę zarobić. Muszę jeszcze jednego jakiegoś dokupię, może John Deere'a. Nie mam pojęcia, naprawdę jeszcze nad tym nie myślałem. Ale chcąc robić misję na tak dużych polach, no może trzy kombajny. Tylko nie nadążyłbym odwozić i całej reszty robić, ale no jednak czasowo by to szło dość szybciej, bo za usługi jest fajna kasa, więc jakbym wpadł trzema kombajnami, to byłoby co robić. No ale trzeba zarobić na ten trzeci kombajn, bo nie ma kasiory. A najpierw trzeba też poprawiać trochę swoje pola. Więc mówię, no chciałbym chociaż tą jedną misję tutaj zrobić, bo myślałem, że uda mi się ją szybciej ogarnąć. No ale jak na razie nie bardzo. Więc myślę, że jeżeli skończę w tym odcinku to pole, to i tak będzie sukces. Bo wtedy w następnym odcinku wziąłbym już jakąś misję z nawożenia, może nie na tak dużym polu, żeby jakoś to ogarnąć. W jednym odcinku, w następnym może wpadłbym na jedno swoje pole wykosił. Myślę, że nie będę na razie bawił się w słomę, bo misje są ciekawe i można na misjach zarobić. Także myślę, że na tym bym zarobił. No i zaczął uprawiać te swoje pola, bo to jednak też muszę zarobić nasiewnik, bo teraz przeoram pola, no to może jeden sezon tym lemken, on ma lemkenem przesieje, no zobaczymy. Wszystko się okaże, wyjdzie w tak zwanym praniu. Na razie jest misja od początku dość ciekawa, jak sami widzicie duże pole, no ciekawa. Ciekawa jak na farminga, bo trzeba się namęczyć. Bo nie jest tak, że se wpadasz i misja zrobiona, tylko jest naprawdę duże pole. I trochę czasu to zajmuje. Więc naprawdę mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Mam pełny zbiornik. Dobra. Nie zauważyłem. Dobrze, że mam tego moda na zatrzymanie. On pewnie pół pola przejechał i nie zorientował się, że zbiornik mam pełny. No chciałbym na tym odcinku przynajmniej, jeżeli nie uda mi się tego pola do końca tak już całkiem wykosić, to chociaż te dwa zestawy wywieźć, bo no jest tego w cholerkę. Niby w teorii jeden zestaw to jest 20% plonów, nie? No to
Jakbym wywiózł ze 2, to powinno być 60. No to jeszcze byłoby co kosić w takim razie. A jak się uda więcej, to będzie dobrze. Dobra. Gasimy. Patrzcie, fender ładnie sypie. Dobra, odpalamy silnik, wysypie szybciej. No, dawaj, dawaj, weszedłeś na obroty, to teraz zasuwaj. Mógłbym zatrudnić pracownika, ale raz, żebym musiał tą kasę płacić, dwa, że jednak jeździ tym traktorem tylko w tą i nazad, bez żadnej innej roboty, to słabo. A tak dwóch misji, bo co innego, gdybym mógł wziąć dwie misje naraz. To nie byłoby problemu, bo wtedy tu by kombajny kosiły, ja bym sobie tylko w międzyczasie podjeżdżał, odbierał od nich, a ja bym sobie na przykład opryskiwaczem inne pole pryskał u drugiego sąsiada i zarabiał dodatkową kasę. Patrzcie, tam pociąg jedzie, no on po prostu bombowo wygląda. Cztery lokomotywy ciągną tyle wagonów, no bajka. Szkoda, że nie można tutaj korzystać z pociągu, bo naprawdę fajnie by to było. No, ale nie wiem, jak ta mapa by wyglądała wtedy. A tak w miarę te skupy są w jednym rejonie, reszta to są pola dość fajnie usytuowane. To miasteczko też dość fajnie wygląda. Więc nie ma tragedii. Widzicie, tam mniej więcej... A rancho koni, biogazownia, tutaj... A czekajcie, bo tego nie sprawdzałem. Dobra, ja sobie to wyłączę. Nie to chciałem. To sobie zrobię tutaj na mapie, bo to mnie zastanawia. Co tu jest? Zagroda dla świń. No nie wierzę. Ja pierdziele. Nic nie mogę zrobić, bo tego nie kupiłem. Ty chyba miesza się pasza. Bija kabania. Biuro. Tego nie mogę ruszyć, obornik. Numer 00. Dobra, co mi tam numer 00? Sezamie, otwórz się. Tu niby zachodzą świnie. To tak słabo wygląda, bo tu pewnie powinien być gnojowica. No czekajcie. Nie mam. A w obiektach jest zagrody dla zwierząt? Nie ma. A to co, dopiero jak to kupię? Kto wie? A to by nie było głupie. Powiem wam szczerze. Tylko co by tu wchodziło? No a dalej. Tu jest pastwisko dla owiec. Rancho koni. Tu jest dla krów. Pastwisko dla krów. Odwiedź. Jakieś maszyny można ten. Tu jest... diaty. Też jakieś silosy. Dostałem bramę. Może możemy to, kurde, po zakupie tego terenu. Co tu, krowy się przychodzą doić same z siebie? Trzeba je zapraszać? Ciekawe. Czekajcie.
nie tak. X 244 tysiące. Kto wie? Dobra, będziemy testować, bo widzę, że tu wszędzie jest. A jeszcze zajrzyjmy tutaj. Stajnia. No to jakiś słaby ten koń. Słabo, słabo. Z tymi końmi to im coś nie wyszło. Takie zdechnięte to. Nie no, to jest słabe, jak nie powiem co. Myślałem, że lepiej to będzie zorganizowane. To też trzeba to kupić i dopiero coś się będzie działo. To jest niby woda. A gdzie jeszcze reszta? Tu jest u sąsiada. Nie no, sobiutko, sobiutko to wygląda. Myślałem, że to lepiej będzie wyglądało. No dobra. Knieta sobie zrobię swoje. Nie będę korzystał z mapowych. Tylko zrobię sobie swoje zagrody. Dobra, bo tam mi pracownik już mówi, że ma pełny zbiornik. Więc ja muszę to... Więc no, myślałem, że to lepiej będzie wykonane, ale... Nie ma problemu, nie muszę z tego korzystać. I tak skorzystam z swoich zagród, jak będzie potrzeba. Choć dobrze by było, gdyby to działało, no bo zawsze by to fajniej wyglądało. Tak jak te krowy, że można byłoby użyć tej obory, czy świniarnia. Zawsze to coś innego, ale to tak jakby były tylko obiekty takie na sztukę, moim zdaniem. No zobaczymy. Ale mówię, no też spodziewałem się takich rzeczy, bo jednak mówię, no na razie na 10 dostała ode mnie ta mapa 5 punktów właśnie za pola, za to wszystko, ukształtowanie terenu, ale tak jako tutaj końcówka, czy te zagrody, zobaczymy jak to będzie wyglądało w efekcie późniejszym, jak ja ten teren ewentualnie kupię na testy, bo też nie byłem w stanie wszystkiego przetestować, moi drodzy, no. Nie wierzcie w cuda, że ja siądę i chcąc dla was nagrać serię, będę grał na tej mapie, nie wiem, 100 godzin, sprawdzał wszystko, tak dokładnie. I ten, no na razie na tyle, co pola skupy, jak widzicie, no pola są duże, no to tutaj już w miarę to porozkminiałem troszkę, te łąki, że w miarę to wychodzi, ale no też się nie spodziewam, że udało mi się wszystko sprawdzić i nie dopatrzyć. No te skupy, powiem wam szczerze, widzę pierwszy raz, nie zwróciłem na nie uwagi. Nie skupy, tylko te zagrody dla zwierząt. No naprawdę, jakoś nie przykuło to mojej uwagi, dlatego nie sprawdziłem tego, ale na pewno, jeżeli będę kupował zwierzęta, będę się chciał bawić w to, to na pewno się do tego przyłożę i wykupię sobie te tereny, sprawdzę, przetestuję, zanim się pojawią na odcinkach, jeżeli nie będą nic warte, to po prostu pojawią się zagrody jakieś z modyfikacji albo farmingowe, zobaczymy. To wszystko jest do połapania, no mówię, i tak ta mapa mi się bardzo podoba ze względu na to, że jest duża, że jednak mówię, w miarę przyzwoicie to wygląda, jest parę mankamentów, dlatego dostała ta mapa ode mnie ocenę 5 na 10. A nie wyższą, bo wiem, że jeszcze jej trochę brakuje, choć jest lepsza niż poprzednią wersję, którą miałem. No ale można by było nad nią jeszcze popracować, moi kochani. Dobra, ciągnik wygaszony. Przesiadamy się do właśnie Fenda. Bierzemy się za robotę, bo ja tu pitu, a robota stygnie. Jednak chciałbym skosić to wszystko, choć myślę, że będzie słabo. Myślę, że na następny odcinek, jak już będzie, to trzeba będzie coś wykombinować. Bo to
to mówię, koszenia jest i to tak jak na powiedzmy takim Felsbrunie czy na innej mniejszej mapie kosiłbym tym New Hollandem małym. Także no, uwierzcie mi, naprawdę areał jest spory i roboty dużo. Że sąsiadowi, ale kasę ładną za to zarobię, no to mówię, no trochę pracy to wymaga, coś kosztem czegoś. 80 tysięcy dolarów za skoszenie takiego pola, mówię, jeżeli jeszcze zostałoby sporo tego zboża, no to mogłaby być bardziej intratna ta misja i dużo więcej warte, bo mówię, po 1440 chyba był owiec bez żadnych wzwyżek w suchej cenie takiej podstawowej. Także no, mam nadzieję tutaj na duży ekwiwalent od sąsiada. Że nie będzie się obijał i zostawi sporo owsa. Tu nawet konno się przejechać, jak już by były później konie na gospodarstwie, to moi drodzy, za każdym razem można w inny kąt jechać i się mapy chyba nie objedzie. Także sporo tego jest do przejechania, pozwiedzania. Dobra, obrócimy się, pojedziemy z powrotem po tym dłuższym kawałku. Mam nadzieję, że to się będzie zmniejszać i szybko ubędzie. Ja mam szczerze, nie wyobrażam sobie tego koszenia z mniejszym headerem, bo uważam, że i tak to jest mały ciągnik, kombajn. No i koszę na dwa kombajny, tak duże pole, gdzie jest nie największe, także... Ale wiem, za co to koszę, bo mówię, misja jest bardzo fajna i przynajmniej część kasy uda mi się odrobić. Także... Na pewno będzie warto. No to jednak liczę, że sporo tego owsa zostanie. Pracownik się nie obija, zasuwa. Mam nadzieję, że lada moment będzie pełny zestaw. No i tu wycięcie tego samego klina, to sami widzicie, że dość sporo. Czasu mi zajmie, także no jest zabawa, no jednak chciałem dużą mapę, duże pola, no to proszę o to one, więc żniwa na pełnej, przez kilka dni jedno pole. I lecimy w drugą stronę. No już się ten klin trochę zmniejsza, bo z każdym przejazdem jest mniejszy, ale jak już ten klin wytnę i wyjadę tam na pole, tam ten większy kawałek, to mam nadzieję, że to już będzie z każdym przejazdem mniej. Jak widzicie, to jednak nie jest tak hop-siup. Myślałem, że troszkę szybciej uda mi się skosić to pole, ale jednak
schodzi trochę. Już 80% zaraz będzie, więc możemy. Wystawić rurę i czekać, aż się napełni. MF na razie nie zgłasza zapotrzebowania na wysypanie. Dobra, teraz pojedziemy tutaj ten poprzeczniak trochę, bo mam nadzieję, że uda się do pełna usypać. Włączamy, żeby tam traktorzysta wiedział, że trzeba podjechać. Tylko traktorzysta siedzi w kombajnie i że to nie będzie takie proste. O, jeszcze cholernik nie będzie miał pełnego. Patrzcie, niewiele mu brakuje. Dobra, wyłączymy te bulaje. Podjedziemy tutaj, zaraz powinien się zatrzymać. Będziemy mieli pełny zbiornik. No i jest. Dobra. Gasimy kombajn, wysiadamy. Damy się do case'a. A gdzie on jest? Halo, ciągnikaj, żeś jest. Tutaj jest. O, ten też już zaraz będzie miał pełny zbiornik. Dobra, no poczekamy, aż ten napełni. Się szybko przesiądę. O, już ma pełno praktycznie. To on się już zatrzymuje. Podjeżdżamy, wysypujemy, jedziemy do fenda. I mamy pełno. Szczepa powinna być pełna, jest 58, zaraz będzie z haczykiem pewnie. Dobrze, to jest 82 litry na następnej. I to już dużo nie wsypie. Dobra. Polecimy do fędziora.
Pensje pracowników. Dawaj, 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 dawaj. Bo chciałbym jeszcze jeden zestaw poza tym wywieźć. Dobra, już kończy wysypywanie, moi drodzy. Odpalamy żniwiarę. I zasuwamy. Bo jak najwięcej tego owsa wyciąć dzisiaj, bo wiem, że pogoda się będzie psuła. Także nie ma to tamto. Trzeba to skosić, bo sąsiad w końcu się wkurzy, że tyle czasu zajmuje. Zobaczcie, tu już ten klin będzie wycięty. Tu jeszcze ma sporo pracownik do wykoszenia, więc tutaj jak będę z nim jechał, to mniej więcej w tempo. Bo jemu tu jeszcze sporo zostało, widzę. Także trochę jeszcze jemu to zajmie. No ale co zrobić? Na tym polega praca. Zastanawiam się, czy na następny, tylko że no jakbym pożyczył sobie sprzęt. Kurde, muszę spróbować następnym razem, także przyjmując kontrakt, wypożyczyć sprzęt sąsiada i pójść na 3 kombajny. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bo może wtedy takie duże pola będą szły dużo szybciej, bo jednak będzie jeden duży kombajn, dodatkowy sprzęt do odbierania zbiorów. Więc moje dwa plus sąsiada. No ale i tak będę musiał mu zapłacić kasiorę za wynajęcie sprzętu. Więc nie wiem do końca, czy to będzie takie intratne. Bo jednak tak jak tu na tym polu chciał 12 tysięcy za wypożyczenie sprzętu i to byłby jeden duży kombajn. No może dwa kombajny da, wtedy by to szybciej szło. Ale dwa kombajny były tylko na bawełnę, a tutaj był jeden. Także nie wiem, naprawdę nie wiem. Na razie próbuję sił swoimi kombajnami, bo i tak jest co robić. Myślę, że trzeci kombajn to trzeba będzie już coś pokombinować, bo tu trzeci kombajn no miałby rację bytu, ale mówię, muszę się trochę odkuć, wtedy będzie szansa na trzeci kombajn i takie misje powinny iść dużo szybciej, bo trzy kombajny tego typu no już by miały co robić. No ale to tu kupiłem za 275 tysięcy fenda, myślę, że za 250 kupiłbym, do tego dołożyłem 20 do fenda, czyli myślę, że jeszcze jednego Maseja może bym kupił, bo jest te dwie dychy tańszy. No to wtedy na trzy kombajny ta robota by szła, a później z czasem bym je zmieniał na większe już. Bo jednak nie powiem, że nie przydałyby się tu większe.
ale nawet te robią robotę, więc myślę, że te kombajny też dadzą radę. A jak sami widzicie, moi drodzy, no niespecjalnie tutaj dużo się będzie działo, dopóki nie ukoszę trochę tych pól i nie nazbieram kasy. Dlatego liczę, że uda mi się w tym odcinku jak najwięcej tego skosić. No czy całe? Wątpię. Naprawdę wątpię, że uda mi się skosić całe pole, żeby to zakończyć już. MF na razie nie zgłasza zapotrzebowania na wsypanie, więc lecimy po całości. To już klin się całkiem fajnie zmniejszył. Mam nadzieję, że uda mi się tego klina jak najszybciej zmęczyć, bo już go morduję i nie mogę wymordować. Pole tak na pierwszy rzut oka nie wydaje się aż takie wielkie na mapie, no ale jak sami widzicie przy koszeniu, to po prostu jest sporo tego pola. Sporo trzeba się nad nim wysilić, żeby to pole skosić. No i tu ten kawałek, co mam przed sobą odcięty, wydaje się być większy od tamtego, co został pracownikowi, ale de facto jest właśnie odwrotnie. Pracownik ma tam co jeszcze kosić, a to pole tak podzieliłem sobie na segmenty, jak widzicie. Część powykaszałem, ale jeszcze sporo zostało do wykoszenia. Pracownik ma już 80%. Chciałbym tutaj fendem dokosić, mam 60, więc pracownik się zatrzyma, ale jakbym tu wykosił na fenda i wysypał to wszystko na przyczepę, to myślę, że już mógłbym sobie spokojnie jechać. Dobra, jeszcze mam nadzieję, chwila i ma już pełny zbiornik, mi już tu niewiele brakuje. Dobra, wystawiamy ruru, paruru i lecimy. Mam nadzieję, że lada moment będzie. Bo szkoda mi, żeby tam pracownik stał, bo to tylko kasiora leci. No tu jeszcze potrzebuję 1600 litrów. Mm-hmm.
Dużo nie brakuje. Dobra, przejeżdżamy szybko na tą stronę, żeby było do wysypu. No i zbiera tu tonę. Dawaj, 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 syp te nowe, jest szybciej, no. Chciałbym już jechać, bo szkoda mi pracy pracownika. Ale no co zrobić, jak nie przyspieszysz? A tak będę miał dwa zbiorniki od razu usypane, nie będą się kończyć, tylko wysypię tenda, wysypię pracownika, będę mógł jechać już to odwieźć. Dobra. Już tu dużo nie zostało. Dobra, moi kochani, mamy już pełny zbiornik. Szybko się przesiadamy i wysypujemy. No, ile tu jeszcze wejdzie? Dobra. Dychy tam nie ma, czyli będzie znowu 90 parę procent. Idziemy po jeden zbiornik jeszcze i lecimy go raz, dwa wysypać. Dobra, sypiemy. Teraz jak ja muszę tu pojechać? Najlepiej by było, tam jest gdzieś wyjazd. Tyle to już chyba pojadę, żeby ten 1% dosypał. Dobra, szkoda czasu, bo ja będę musiał ustawić tą trzecią przyczepę. Może mi się to nie udać. Przykrywamy. Przykrywamy, przykrywamy.
Dobra, tu gdzieś był wyjazd. Tam jest. Dobra, spróbujemy trochę inaczej pojechać. Czy to będzie na krótsze? No nie bardzo będzie. Oj, znak na krótsze. Więc lecimy tutaj. Dolecimy do tej głównej drogi na skup. Chciałem tu przejechać przez tą farmę, ale jednak tam też nie będzie zbyt krótko. Więc dobra, zasuwamy na pełnej. Mam nadzieję, że uda się dojechać w miarę szybko. Kierunek wrzucony. Oni się nie zatrzymują, ja też nie bardzo. Dobra, kierunek włączony. I lecimy teraz do skupu, moi drodzy. Trochę drogi przed nami, ale zobaczymy, ile teraz będzie procent. Do tego koszenia jest, widzicie tutaj też pola pewnie z misjami. Też sporo koszenia. To będzie chyba łatwiej utrzymać na drodze. No ale tutaj samo odwiezienie tych zbiorów też trochę zajmuje, bo jednak trzeba kawałek jechać. O, tu kolejny sąsiad ma John Deere'a na polu. Znaczy na polu, na farmie. Jakąś stodółkę. Coś se tam trzyma. A jedziemy do miasta. O, znowu lecą kaczki. Trzy na godzinę szału nie robi, no ale trzeba to odwieźć. Trochę daleko. Ale jak już odwieziemy kolejny ten, to mam nadzieję, że już teraz uda się dość sporo wyciąć. No, wjechał mi w przyczepę ciul jeden. Na pewno, to się założę, że jedzie za mną jakiś łeb. Gdzie on jest? Co mi w przyczepę wjechał? Co za... Są po prostu niesamowici. Nie wierzę, że ta przyczepa sama z siebie tak podskoczyła. Pewno któryś w nią uderzył. Pewnie lamp już nie ma. A ten lata i lata tym kukurydznikiem. Wziąłbyś, sąsiad, opryskał mi pole za to, że ci z kosza. Ja mam już obrośnięte, to jeszcze nie ma pryskania. Byleby pociąg teraz nie jechał, bo z tymi trzema przyczepami, no ja nie wiem, czy ja wyhamuję. Lekkie jakieś zniesienie, bo prędkość spadła. Dobra, odkrywamy po kolei. Szykujemy się do wysypu. Kierunek. Do Ukera zajechaliśmy.
Sypiamy. Trzydzieści 4% i sypiemy ostatnią przyczepę. To ile tego owsa jest? Czterdzieści procent. No to ja mówiłem, 5 zestawów. Przywiozłem 2, jeszcze zostały jakieś 3. To jest co kość. Ale pięknie podskakują przyczepy na przejeździe. Dopiero teraz pociąg jedzie. Całe szczęście. Ja tu muszę skręcić. Tutaj będzie następna. O, już ma prawie pełny zbiornik. Dobra, skręcamy. No i schodzi to czasowo, zaraz powinien mieć NF pełny zbiornik, to podjedziemy od razu do niego, wysypiemy. Trzymać się drogi, lecimy. Kurde, schodzi ten przejazd i schodzi. Sami widzicie, że no jednak jest trochę do tego skupu. Dobra, przejazd szybki na pole. Jesteśmy już na polu, wreszcie nareszcie. I lecimy na pełnej do pracownika, bo on już zaraz będzie miał pewnie pełny zbiornik. Dokładnie, już ma pełny zbiornik, także
Ja pierdzielę, no niby tyle skoszone, ale jeszcze daleko. Coś czuję, że trzeba będzie, ciężka to misja będzie. Się tyle czasu, więc chyba jeżeli nie uda mi się skończyć na tym odcinku, to chyba tą misję trzeba będzie zakończyć poza odcinkiem, no bo to koszenia, koszenia i koszenia i końca nie widać, moi drodzy. Może bym drugiego pracownika zatrudnił, no ale to też ja nie miałbym co robić. To jednak trochę ten kombajn wspomagam. Dobra, jedź. Dobra, myślę, że może tutaj stać. Bierzemy się za wykończenie tego klina wreszcie. Bo to trochę schodzi. Sami widzicie, no czasu mnóstwo potrzeba, żeby to wyciąć. I na przykład zobaczyłem parę fajnych miejscówek, gdzie można sobie, że tak powiem, zrobić kolejny garaż i takie jakby kolejne gospodarstwo. No ale mimo wszystko dość sporo czasu to zajmuje. Może jak ten, mówię, klin wytnę, to jeszcze ze dwa przejazdy takie słabsze i powinno być tu wreszcie zakończone. Też od razu, gdybym chciał kupić duży kombajn, to i przyczep bym nie kupił. Także no naprawdę jednym kombajnem to by też była mordęga. Ale mam nadzieję, że już wycięty ten klin będzie, to dużo szybciej będzie szła reszta. No już będziemy z pracownikiem jeździć w jednej linii, to myślę, że już to będzie też dużo łatwiej, bo jednak nie trzeba będzie tyle przejeżdżać po żeby opróżnić zbiornik. No, bo tutaj tempomacik mogę sobie włączyć. Tempomat. Tempomat. Jeszcze raz tempomat. Dobra, jedzie. Czemu nie jedzie 9? Już się tak zepsuł? O! Dobra. Zatrzymaj się, wejdźmy w garaż, sprawdźmy. Kombajn, kombajn, ale headery to bankowo wymagają naprawy, tak. Bo szkoda czasu na jechanie do warsztatu. Tempomat, dyszka.
No i dobra, headery naprawione. To też ma wpływ na zużycie. No widzicie, header się zepsuł tu przy takim koszeniu w obu kombajnach. Także myślę, że teraz też to trochę przyspieszy, bo jadą już 10, nie 9. Ale ten chyba dopiero co zaczął jechać 9. Mam nadzieję, że tamten, no ale nawet 9 to jest już 1 km na godzinę. To też dużo daje. Tu już będzie też więcej prostej. To myślę, że jednak to koszenie też będzie szło, bo nie będzie straty czasu na nawracaniu, zawracaniu, kombinowaniu. Także myślę, że już na prostej powinno to też iść trochę szybciej. No i bliżej na pewno będzie do jeżdżenia po... No, żeby ciągnikiem podjechać, opróżnić zbiorniki. O, znowu kaczki lecą. Czy to już też powinien szybciej wycinać fęt. No, jak to wygląda? No, nie ma tragedii. Nie wiem, czy pół pola jest, ale no, jeszcze sporo zostało. Myślę, że to prędzej ja pojadę pracownikowi pomóc wyciąć to, niż pracownik mnie przyjedzie wyciąć. Bo tu jednak jest troszkę mniej. No ale to też może być, że w miarę równo skończymy, bo jednak ja mam jeszcze odbieranie zboża i on zawsze gdzieś ten zbiornik szybciej wysypuje. No ale też ja się bawiłem na tych wszystkich grajdołkach, to też to objeżdżanie, to wycinanie tych klinów. A tutaj teraz po prostu idziemy na pełnej, także myślę, że powinien też szybciej wycinać fędzior te zboże, bo mówię, teraz już mam nadzieję pójdzie szybciej, bo te najgorsze kliny są już objechane. Już tylko zostały prawie że proste odcinki. Tutaj będziemy zasuwać. Widzicie, owiec się cały czas sypie, więc mam nadzieję, że teraz trochę to przyspieszy. Samolot mi w domu odlatuje, moi drodzy. Były jakieś niepokojące dźwięki, bo mogłem tego nie słyszeć, to moi drodzy, to odlatywała pralka. On się już swoje wojaże zakończyła, więc już powinno być ok. O, pracownik ma prawie pełny zbiornik. Ja mam 67%, więc niewiele. Niewiele mniej, ale tu już jadę do pełnego. Myślę, że już nie będę odjeżdżał, żeby wysypywać, tylko będę wjeżdżał w zboże, żeby fenda wysypać, bo będzie to też czasowo szybciej. Już nie chciałbym specjalnie marnować czasu na wysypywanie tego. Też tak trochę sklina idzie, to myślę, że uda mi się to zaraz zmniejszyć i że będzie to jakoś sprytnie szło. No bo tu już tutaj, tu jeszcze taki kawałek został właśnie. Będzie się to zmniejszać sukcesywnie. No idzie, to idzie. Nie najlepiej, ale już z każdym przejazdem teraz widać, że ubywa. Dobra, tamten ma pełny zbiornik, ja już też wystawiam
rurę do wysypu, bo już też niewiele zostało do pełnego zbiornika, także tutaj zaraz akurat się zatrzymał blisko case'a, to dobrze. Teraz to raz dwa ogarnę. Tu jeszcze mi brakuje 1000 litrów. Ale dobra, dojadę już. Żeby był pełny zbiornik. Jeszcze jest chyba taki cypel do wycięcia przy tych drzewach, ale to już na sam koniec mi zostanie. No i to wygląda. Jeszcze nie ma pełnego, jeszcze chwila. 500 i zaraz będzie 600 i 100. Dobra. Dobra, nawet go nie gaszę. Nie, najpierw wysypię pracownika. No to jeszcze chwilę, będziemy miał już też krótsze odcinki z każdym przejazdem, gdzie też już mu to się robi mniej. No ale jednak tego owsa tu jest trochę do skoszenia. No kurde, już teraz będzie coraz krócej miał. Także powinien. No z każdym przejazdem ma coraz krótszy przejazd następny, więc to powinno już jakoś w miarę fajnie ubywać. Wsypiemy swęda i bierzemy się dalej za następny zbiornik. No kurczę, widzicie ile to schodzi, no po prostu mega, mega naprawdę dużo. Bo to już drugi odcinek koszenia i sporo tego pola zostało jeszcze. Także na pewno plan jest taki, żeby dokupić kombajn, bo sporo tej roboty jest. A trzeci kombajn robiłby jeszcze dodatkową robotę. Na pewno byłoby dużo szybciej takie wielkie pole skoszone. Więc myślę, że będzie trzeba na trzy kombajny kosić. Dobra. Ten już wysypał do zera. Odstawiamy ciągnik. Dobra, sobie tutaj stoi. Wsiadamy, rurę składamy, żniwiarka i na pełnej. Jak najwięcej skosić. Jak nie skończę tej misji, nie mogę wziąć następnej. A nie chciałbym kolejnego odcinka jakoś przedłużać żniwami. Więc nie ukrywam, że albo skoszę poza odcinkiem, albo jeszcze chwila będzie na następnym odcinku. No ale jak sami widzicie, urok dużych pól. Więc pomimo dwóch kombajnów schodzi. Czasowo schodzi tak duże pole, więc no, trzeba to przerobić i dokupić trzeci kombajn. No więc trzeba będzie zrobić jakieś misje z nawożenia. Może się trafi zboże do sprzedania. I dokupić trzeci kombajn. Wtedy na misjach będzie można 200 tysięcy mam. Tak, 200 tysięcy mam. Chyba kredytu mogę jeszcze wziąć. Tak, i teraz zarobię 80. To akurat miałbym na kombajn. O! To by nie było głupie.
dokupić jeszcze jednego Maseja i na 3 kombajny w następną misję. Kurde, by szło jak przeciąg. Tylko że wtedy przy no, 2 pracowników i ja na 3 moim ulubionym Fendzie. Albo Fenda z Masejem jednego bym puścił, a jedno bym sam pokosił. Zobaczymy. Chociaż obiecałem, że następny odcinek będę kosił, jak będzie misja, będę kosił Masejem. Więc chyba jednego Maseja ja wezmę, a na Fendzie i na Maseju jednym będą pracownicy. No zobaczymy. Jak to ogarnę. Na razie muszę ogarnąć, żeby to zakończyć. O, moi kochani, znowu pralka odlatuje. Że z to, moi kochani, musiałem na chwilę się wyciszyć troszkę, bo tutaj mój sprzęt latający się odpalił i niezbyt przyjemne dźwięki wydaje z siebie. Na drewnianym stropie to po prostu wszystko wszędzie słychać i wszędzie się trzęsie, także chciałem troszkę wyciszyć, żebyście nie słuchali mojego tutaj odrzutowca. Ale widzicie, no zasuwamy na pełnej czystej ciekawości, sprawdzę, jaki mamy 48%. Patrzcie, misja. Zbiór ziemniaków 271 tysięcy. No ja pier. Pole 31. Na tym polu zebranie ziemniaków 231 tysięcy do zarobienia. Ale wiecie co? Nie pytajcie nawet. Wierzcie mi, nie pytajcie, ile czasu to by zajęło. To jest po prostu kopanie. Tam by trzeba było jechać bazen ze 3 kombajnami, żeby to szybciej skopać. Bo to po prostu obłęd. Na razie lecimy tutaj z 2 kombajnami i widzicie, jak to schodzi, a takie pole 31, matko i córko, to by dopiero z tymi ziemniorami szło i szło i szło. No ale trochę gimnastyki, tego chciałem. Amerykańska mapa, niezbyt równe pola, duże pola. No i tak wychodzi, że no czasowo to jednak schodzi, będzie schodzić, ale widzę, że już tutaj mi się trochę to zmniejsza. Pracownik też tam sobie nie najgorzej radzi, już mamy sporo wykoszone. Także mam nadzieję, że uda mi się jeszcze chociaż z jeden transport odwieźć. No i mówię, no skończenie tej misji to jest będzie męczące, moi drodzy, bo myślę, że nie uda mi się skończyć w tym odcinku, że jeszcze troszkę będzie w następnym, ale liczę, że jak skończę tą misję, dokupię 3 kombajn i wtedy już będzie na pełnej, dużo szybciej to szło. Także no mam nadzieję, że następne misje na dużych polach już będą
dużo sprytniej po prostu szły i nie będą zajmowały aż tak dużo czasu, bo jednak przy trzech kombajnach, gdzie dwa będą stale chodzić, a ja jedno będę tylko wycinał takie właśnie dziwne rzeczy, to myślę, że powinno to dużo, dużo sprawniej iść. O, widzicie, tam jest cień. O, leci sumsiot. Leci na pełnej. Tylko nie spadnie mi tu na pole. Szkoda moich maszyn. Dobra, 80% już mamy. Wystawiamy rura. Dara, wysypiamy kolejne dwa zbiorniki. No widzicie, teraz jak jeżdżę po prostym, to idę prawie w tempo z pracownikiem. No jest ta różnica, że jednak muszę przejechać i wysypać od niego, wysypać od siebie. Także no tutaj tyle tylko jest różnicy i przewagi jego nade mną. Ale myślę, że i tak w miarę to idzie. Także mam nadzieję, że ten jeszcze jeden zestaw w tym odcinku uda się nazbierać, wykosić, żeby go wywieźć. Pracownik ma już pełno. Ja się tylko obrócę i też już zaraz będę miał pełny zbiornik. Jednak trzy kombajny są potrzebne na tak duże pole. Myślałem, że dwa wystarczą, ale no nie miałem nawet więcej pieniędzy, więc musiałem na czymś zarobić. Więc myślę, że teraz pierwszym nabytkiem, który będzie jeszcze jeden kombajn, bo naprawdę nie chcę od razu jakiegoś tam super dużego, ale myślę, że taki sam jeszcze jeden masej powiedzmy. Dobra, znowu nawet nie gaszę kombajnu. Szybko do traktora. Wskakujemy, wysypujemy i na pełnej. Dobra, pierwsza przyczepa będzie zaraz pełna. Tu dużo nie wejdzie, bo pół zbiornika chyba tylko. No, rozsypiemy to trochę. Dobra, już mamy pełno. Sypiemy drugą przyczepę. Dobra, wysypane. Teraz ja zapierdzielam na pełnej do pęda wysypać. Schodzi. No ale co zrobimy? Trzeba to skosić, nie ma wyjścia. Wymęczyć tą misję i już w następnej przybrać się do... Chociaż w sumie... Kurde, kombajn może już bym kupił i header tylko do niego wypożyczył. Tylko nie wiem, czy mi starczy kasy. 202 może mi braknąć. Mogłem o tym wcześniej pomyśleć, jak jeszcze miałem więcej kasiory, ale już dobra. Poczekam, kupię header i nie będę go wypożyczał. I mam nadzieję, że już to będzie pięknie, ładnie szło. Dobra, odstawiamy traktor. Gasimy. Siadamy, odpalamy rurę, składamy żniwiarkę, włączamy i lecimy. Już też, mnie też się zacznie skracać, bo już ten klin tu wejdę. Myślę, że jeszcze ze dwa przejazdy i
już też będzie mniej do jechania. Tam widzieliście, o, pracownik zasuwa, ja tutaj, że no nie ma wyjścia. Też chciałbym jak najszybciej wszystko wykosić, ale no pomimo tego, że sprzęty na pełnej zasuwają, to jednak mimo wszystko jest tego bardzo dużo. No to jest owiec, on też inaczej sypie, no. Mówię, gdyby to było rzepak, może nie, no rzepak, albo soja, o soja to by było inaczej, mniej tego sypania. Rzepak też dość sporo sypie, więc myślę, że też by dość dużo tego było. No ale zobaczymy, no będziemy te inne uprawy kosić na innych polach. Tutaj u siebie mam pszenicę, więc pszenicę będziemy mieli na moich polach, więc będziecie widzieć, jak to wygląda ze skoszeniem pszenicy. No ale mówię, liczę, że tam uda mi się ten trzeci kombajn doinwestować i że odpalimy trzy kombajny, bo jednak widzę, że myślałem, że dwa dadzą radę, ale przy dwóch to też mało, więc niestety trzeba zainwestować w trzeci kombajn. A że misje są naprawdę za dobrą kasę, więc na kilku misjach naprawdę odkuję sobie kombajny i będę mógł inwestować w inne po prostu maszyny. No ale nie ma opcji, jest po prostu tak duża mapa, że widzicie, na to pole wjechały dwa kombajny i kosze, kosze, kosze i końca nie widać. I nie są to najmniejsze kombajny, bo wyobraźcie sobie, gdybym tu wjechał po prostu New Hollandem. Tym malutkim, takim najtańszym, co jest zaraz po bizonie. No po prostu ja bym tu, kurde, jeszcze połowy z tego chyba nie skosił. Nawet gdyby tu cztery chodziły, to nie wiem, czy by zrobiły tą robotę, co te dwa teraz. No może by zrobiły, ale ile to by było jeżdżenia koło nich. Po prostu, no naprawdę. Ale, no idzie to, idzie. No za fajną kasę to robię. Widzieliście, 80 tysięcy mogę dostać. Mam nadzieję, że też, mówię, może ze dwie przyczepy sąsiadowca zostawi, ale czy tak będzie, no okaże się. Myślę, że to już wszystko w następnym odcinku będzie jasne, klarowne i że uda się to zakończyć w pełni, bo w tym odcinku raczej chyba się nie uda, bo liczyłem, że uda mi się skosić w tym odcinku. Zasuwamy. Wracamy z powrotem. Także myślę, że już teraz kolejny przejazd znowu mniej będzie. No niby już sporo jest wycięte, ale jeszcze i tak tego owsa tu zostaje, jak sami widzicie, no całe mnóstwo. Kurde, aż zaraz w czystej ciekawości zobaczę, czy ja mogę ten... Dobra, czekajcie. Ja zaraz sprawdzę, bo to jest mordęga trochę. Pożyczamy maksymalny kredyt. Ja muszę zobaczyć, czy mi starczy na
207 tysięcy. Na kombajn mi starczy, ale czy mi starczy na wypożyczenie żniwiarki? Tu jest masejowska. Powinno na styk. Dobra. Nie ma to tamto. Moi kochani, więc nabyteczek. Dużo dołożę, 4 i tam 2. Dobra, szerokie opony, to potrzeba, bo więcej kupujemy. Ok, wstecz. Tutaj i żniwiarkę wypożyczamy na razie. Bo na zakup mnie nie stać. Tak, ok, dobra. Na fędzie zatrudniam pracownika. Dobra, niech on sobie zasuwa. Tu mamy, moi drodzy, kolejnego maseja. Bo nie ma wyjścia, trzeba wjechać trzecim kombajnem. Bo to będzie się ciągnęło i ciągnęło. Bo myślę, że trzeci kombajn trochę ułatwi sprawę. Nie liczyłem już kasy, to zaraz będzie na minusie, ale no mam nadzieję w miarę szybko zakończyć tą misję, bo naprawdę, czekajcie, teraz jak ja mam pojechać tutaj? Dobra, w lewo. Jedziemy, no. Nie było wyjścia. Trzeba było dokonać zakupu. A jakbym pojechał... Nie, tu mi nic nie da, czyli muszę jechać tak. Dobra. Jadę. No myślałem, że uda mi się wytrzymać nerwowo. No ale jak sami widzicie, jednak ta misja dość sporo czasu zajmuje. Więc zostają dodatkowe siły ściągnięte. I trzeci kombajn został zakupiony. Tylko na żniwiarkę mi nie było stać, więc musiałem ją wypożyczyć. No ale myślę, że uda mi się kupić po tej misji, że uda mi się kupić żniwiarkę i będzie ta trzecia żniwiarka. O, jeden ma pełny zbiornik, drugi ma 80%. Super. Akurat dojadę, powysypuję tamte i będziemy mogli rozpocząć koszenie. Widzicie, tu też jest jakieś duże pole. Nie wiem, co tu rośnie, ale to też jest fajna misja. Trzy kombajny, no po prostu obłęd, nie? Myślę, że takie to cztery powinny jeździć i nie byłoby mało. Znaczy i byłoby mało, źle się wyraziłem. Nawet jakby cztery jeździły. No ale powiedzmy cztery takie kombajny to jest prawie 15 metrów cięcia. Na dwóch, no to i tak będzie dużo, bo tutaj trzy kombajny te to jest 21, 22 i 2 metra szerokość pokosów wycinanych przy trzech kombajnach. No ale no jak sami widzicie, niestety myślałem, że się uda bez i coś mi zostanie, że na maszyny, że kredyt spłacę, ale jak widać, no niestety trzeba było wziąć kredyt do końca, wyczerpać zapas i uruchomić trzeci kombajn, bo jednak to nie wypaliło mi tak jak chciałem. O, następny ma już pełny zbiornik. Także ja zaraz tam wkroczę trzecim kombajnem, to myślę, że powinno to trochę szybciej iść. Tam tych dwóch wysypię, to oni mniej więcej znowu w podobnym czasie plus minus będą mieli. A ja będę sobie tym kosił. To miało być koszenie maseje, moi drodzy, w następnym polu. Na następnym polu, ale jak widzicie, masej wkracza już teraz.
Dobra, gasimy. Szukamy teraz. Gdzieś tutaj powinien być case. Tu stoi fend. Akurat niedaleko siebie stoją. To jest dobrze. Zaczniemy wysyp od Maseya. Wysypiemy Maseya, wysypiemy Fenda i zaczniemy kosić drugim Masejem. No kurde, to tego pola jeszcze sporo zostało. Sporo już udało nam się wykosić na dwa kombajny, ale jak widzicie, jednak wsparcie jest potrzebne. Więc doszedł trzeci kombajn. Przepraszam was moi drodzy za tą chwilę takiej ciszy, ale mój sprzęt latający w postaci pralki po prostu nie odpuszcza. Wzięła się chyba na mnie. A ja tutaj już na pełnej, widzieliście, zacząłem sobie Masejem kosić. No tam nie przełączyłem słomy, ale szybko ogarnąłem temat, także
zasuwamy na pełnej, żeby jak najwięcej tu wyciąć tego kolejnego narożnika takiego, że tamte dwa zasuwają po długości, a ja tutaj wytnę ten kawałek, żeby to wyrównać. Już trochę też się zmniejszy. No ale to już idą trzy kombajny, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No mówię, chciałbym jeszcze w tym odcinku wywieźć przynajmniej jeden zestaw. Myślę, że tam już dużo nie brakuje, teraz jak każdy dobije do pełna i wysypie wszystkie trzy kombajny, to myślę, że już na pewno będzie zestaw pełniutki. Że tutaj są spore szanse już na to, żeby, mówię, no i dokupić jeszcze jedną przyczepę, taką luźną tandemkę może, żeby po prostu na zmianę to latać, nie cały czas jednym, albo chociażby stała w tak zwanym międzyczasie, zanim ja obrócę gdzieś do skupu czy coś, żeby stał ten drugi ciągnik właśnie z tandemką, a może po prostu kupić jeszcze jeden zestaw przyczep taki sam, żeby to po prostu było, no bo przy trzech kombajnach no to już będzie co sypać, no i żeby można było po prostu postawić je chociaż na polu, żeby te kombajny podjechały, czy tam przepiąć ciągnik, no zobaczymy, coś muszę pomyśleć, bo to też będzie miało sens, bo jednak jak widzicie, no tego zboża tu wszędzie sypie w cholerę. I to by nie było głupie, żeby był jeszcze jeden zestaw przyczep. Bo to naprawdę by tego. Albo kupić jakąś jedną większą tandemkę. No nie wiem. Te metal techy mi się podobają. Fajnie ten zestaw wygląda właśnie z tym case'em. I myślę, że to by miało rączki i nóżki, gdyby jeszcze jeden zestaw taki przyczep był. Bo jak sami widzicie, można je napełnić, sypać do następnej i jechać w międzyczasie, a tutaj jest zestaw gotowy, więc tutaj dwa traktory by były do tych przyczep. Myślę, że te case'y trochę mi posłużą, dlatego drugiego też bym zaczipował na te 260 koni, żeby tutaj sobie, mówię, wpadać na pole na trzy kombajny i do tego dwa zestawy przyczep, to by nie było głupie. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jednak tutaj no jest co robić tu na samym koszeniu, na misjach widzicie, ile sprzętu potrzebuje i no trzy kombajny idą pełną parą, nie? Że no może być ciekawie. Roboty jest, a pola nie chce ubywać. Chociaż tutaj też już trochę wyciąłem, każdy zbiornik wycięty tym kombajnem, no to jest dodatkowo zrobiona robota. No zobaczymy. Któryś ma już 80% zbiornika, a 68, ale nie odpuszczam, bo ten jeden może stać, ale żeby te dwa wysypały, to będzie i tak dużo. Widzicie, tutaj chwilę i już tu mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty przejazd robię, także też już będzie później mniej do wykoszenia. No, mam nadzieję, że przy trzech kombajnach, szkoda, że na ten pomysł nie wpadłem na początku, bo przy trzech kombajnach to być może to pole byłoby już skończone, no ale nie spodziewałem się, naprawdę jeszcze mi nie spodziewałem się, że aż tak wielkie to pole będzie, że po prostu to aż tyle czasowo zejdzie, no bo pole widziałem, to wszystko widziałem, ile tego jest, no zacząłem kosić, ale
No liczyłem, że jednak to dużo szybciej pójdzie. No ale jak sami widzicie, nie poszło do końca po mojej myśli, bo jeszcze się z tym pierdzielę. Zaraz kombajny zaczną stawać, ja też już mam 80% zbiornika. Także myślę, że teraz będą wszystkie trzy do wysypania. Myślę, że już zaczniemy je zatrzymywać, bo pojedziemy, sprzedamy zbiory i będzie, o, już masę stoi. Tego jestem pewien. Tak, masę już stoi, zaraz fend będzie miał pełny zbiornik. No i ja tutaj w Maseju też już mi niedużo brakuje. Zaraz przejadę jeszcze kawałek, dobiję do pełna zbiornik, żeby było na fulla. Mi został, no ale nic na to nie poradzę, tak pole się układa, więc trzeba tym łukiem pociąć to. A oni jeżdżą od środka pola po równym, to mogą sobie jeździć. Mam nadzieję, że oni nie będą mieli problemów, a ja sobie tu powycinam te wszystkie pierdolety. Dobra, fend już stoi. No i ja już też w Maseju mam pełno. Dobra. Maseja gasimy. Do fenda. Zwolnij pracownika, fenda gasimy. Wyłącz te bulaje. Dobra, gdzie jest jeszcze jeden? Tu jest Masej. Zwolni, wyłącz bombę, gasimy. Dobra, trzy kombajny stoją. Na razie nie ma co generować kosztów. Jedziemy to po prostu wysypać. Brakuje mi jakieś 18 ton, a w kombajnach jest dużo więcej. Więc zacznę od Maseja, Fenda i na końcu tego nowego Maseja wysypię. Bo stamtąd już będę miał bliżej do wyjazdu, a nie chciałbym też przedłużać odcinka jakoś specjalnie bardzo. To następnym myślę, że uda mi się w miarę szybko to ogarnąć. Znaczy szybko, nie szybko, no już jednak trzy kombajny to powinno to pójść sprawniej. Bo jednak, no mówię, będzie trochę mocniejsza ekipa, bo już doszedł trzeci kombajn. Także mam nadzieję, że w miarę fajnie to pójdzie. Przydałoby się zrobić fajne zdjęcie wszystkich trzech do kupy, ale no na miniaturkę byłoby bomba, ale na razie, moi kochani, nie chcę tutaj, że tak powiem, psuć sobie szyków. Myślę, że tak masejka ładnie. Nie wychodzi to, co chce. Dobra. Masej wysypał, jedziemy. Gdzieś stoi fend. No ale ma ciężko, patrz jak on się powoli tu rozpędza. No jednak trzy przyczepy, dwie załadowane. Tu jest lekko pod górkę. No ma co mordować, ale idzie. Hardo, nie poddaje się. Tam stoi fendzior, dobra. No, myślę, że jakbym miał jeszcze jeden zestaw takich przyczep przy tym drugim case, no to by była bajeczka, no bo takie trzy przyczepy, trzy kombajny zasuwają już, to myślę, że to nie będzie głupi pomysł, żeby po prostu, tylko że trzy przyczepy to jest około 90 tysięcy, więc na początek nawet bym kupił dwie, to by też nie było głupie, bo by mogło być tutaj asekuracyjnie. Dobra, to będziemy myśleć już na następnym odcinku, po zakończeniu tej długotrwającej misji.
Ale upierdzielony ten pęd. Dobra. Wysypał, nie wysypał. Powoli sypie, bo ma silnik zgaszony. A nie chcę mi się już go odpalać, powiem wam szczerze. Dobra. Jedziemy przez pole. Dosypać. Zaraz dosypię trzeci, ostatni zbiornik. Kurde, patrzcie, na styk wyliczony i znowu braknie 1%. Dobra, ja sobie tutaj obejdę. Pięknie, czysty Massey, nowy Massey. I zrobimy sobie zdjęcie na miniaturkę. Myślę, że nie będzie wyglądało tragicznie, będzie fajnie. Dobra. I ile tu będzie? Jestem ciekaw, moi kochani. Na pewno zabraknie 1%, ale no, nawet 2%. Dobra, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jedziemy na skup. Ja pierdzielam się, wygrzebać tu nie może z tymi trzema przyczepami. Ale fajnie wygląda, no powiem wam, po prostu bajka. To jeszcze słoma. O, podskakują aż na tej słomie, dobra. Wyjeżdżamy. Żeby nas w mieście nie... policja nie ścigała. To trzeba poprzykrywać. Plandeki, moi drodzy. Jedziemy do skupu, zobaczymy ile nam pokaże przywiezionych plonów. Bo myślę, że powinno być teraz 60%. Czyli 3 zestawy takie dopiero. Z całego pola. To już mamy, moi drodzy, po 86 średnio szedł każdy zestaw. To mamy 8 razy 3, to jest 24 i 6 razy 3, 18. To jest prawie 260 ton owsa. Masakra. I sprzedać to po 1400. Ja pierdzielę. To po jednych takich żniwach jestem obrobiony. To jest około, no nawet więcej, po 250 i tu 4. Kurde, ponad 300 tysięcy. To ja pierdzielę, dobry ciągnik. Kombajn się wraca po jednych żniwach. O, to nie jest głupie. Może też pola tu są drogie, no to sprzedanie tam 800 tysięcy, jak trzeba dać za pole. No powiem wam, że naprawdę takie duże pole obsiać na przykład soją i trafić cenę z dwa koła. No to sprzedać tak 600 ton. To jest 1 200 000. Dobrze, że marzenia nie kosztują. No ale no na tym to polega, ile pól trzeba kupić, a jeszcze zwierzęta dojdą, to taka kasa, to zaraz znowu mi któryś przyczepę jedzie. W końcu wyłączę ten ruch, bo po prostu oni mnie irytują. No, słyszę go dziada, jak podjeżdża z tyłu. O, mówiłem. Zaraz hydrant z koszej. Policjanty przyjadą, mandat dadzą, bo hydrant wyrwał. Ale widziałem, że pociąg już przejechał. Nie będzie dziad podjeżdżał tak. Weź skręć sobie, jedź w swoją stronę.
te 29 ton fajnie wyglądają przy szafie, czy tam 29 tysięcy litrów, no żebyście tam nie mieli mi za złe. No jakbym je na 44 przerobił, myślę, że ten ciągnik by już całkiem nie wyrabiał. A tak fajnie, trzy przyczepki sobie ciągnie, tutaj lekkie zniesienie, daje radę, fajnie, fajnie to wygląda, podoba mi się. Dobra, odkrywamy plandeki. Będziemy zaraz sypać. Włączymy tempomat, żebyśmy się zmieścili w bramę skupu. Dobra. I to będzie taki chyba finał, moi drodzy, dzisiejszego odcinka. Ja też nie mogę za specjalnie długo siedzieć, bo muszę wychodzić do pracy. Ale myślę, że mamy sporo tu wykoszone. Trzeci kombajn doszedł, to jednak dzieje się. 54% już mamy. No, zobaczymy, ile będzie po wysypaniu tej przyczepy. Czy to będzie 6%, czy będzie więcej? I to jest trzeci zestaw przywieziony z tego pola. I 61%. No to myślę, że z piątego zestawu coś jeszcze zostanie. Że coś zostanie, no i na polu coś chyba jeszcze zostanie. Myślę, że nie będzie tak wszystko wykoszone. Dobra. Tutaj na razie na skupie sobie, moi drodzy, zgasimy traktor i odsapniemy. Tak to wygląda. Ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję. Odcinek był troszkę taki monotonny, no bo jak sami wiecie, no koszenie. Nie udało się tego skosić, choć bardzo chciałem, no ale jak widzicie, wsparcie ściągnąłem, więc mam nadzieję, że w następnym odcinku da się to bardzo szybko skosić i zaczniemy jakieś nawożenie i inne rzeczy robić. Więc bardzo wam dziękuję jeszcze raz i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć!